Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, drodzy przyjaciele. Jest to dla mnie wielka przyjemność, że znowu w kolejnym tygodniu spotykamy się, aby porozmawiać chwilę o jakimś ważnym temacie. Ale dzisiejszy temat łączy się nie tylko z tym, co Słowo Boże nam podaje, ale z wydarzeniem, które, jak wierzę, stoi przed nami wszystkimi jako coś, na co czekamy, o czym myślimy i co planujemy. Myślę o kolejnym, 19. Kongresie Polonii Adwentystycznej w Australii. Aż trudno uwierzyć, że minęły 2 lata od ostatniego kongresu i że znowu mamy spotkać się tego roku, tym razem w grudniu, od 26 do 29 grudnia w Melbourne. Kiedy prawie rok temu spotkaliśmy się z komitetem, aby rozważać plany dotyczące kongresu i kiedy wtedy poproszono mnie, abym kierował komitetem organizacyjnym, wtedy także pomyśleliśmy nad jego celem. Faktycznie zbliża się to do tego, o czym powinniśmy myśleć stale. Nie tylko nad celem kongresu, ale nad celem naszego życia, nad celem i sensem naszego chrześcijaństwa, nad wartościami, które pielęgnujemy, które chcemy rozwijać i które mogą dla nas wszystkich stać się czymś niezwykle cennym. Zatem zaczęliśmy i fragment listu do Filipian, niezwykła wypowiedź apostoła Pawła, stała się dla nas bliska, głęboka, a szczególnie pewne słowa, które zafascynowały nas w jakiś niezwykły sposób. Apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Filipian opowiada o tym, kim jest Chrystus w jego życiu, jak bardzo ważny, jak zdobył wszystko Chrystus w jego życiu. Faktycznie zupełnie odsunął przez to apostoł Paweł wartości, którymi jako Żyd mógłby się szczycić. I w tym ciągu swoich rozważań Paweł nagle pisze jedno bardzo długie zdanie, które porusza niemalże najistotniejsze kwestie chrześcijaństwa. Pozwólcie, że zacytuję to zdanie w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Przyznacie, że słowa są niesamowite. Apostoł nie tylko mówi o tym, że odłożył wszystko, że uznał wszystko inne za rzeczy nieważne, za śmieci, ale podkreśla cel, dla którego tego dokonał. Bylebym pozyskał Chrystusa. W przekładzie Biblii Gdańskiej użyte są słowa podobne. Brzmią one, abym Chrystusa zyskał. I rodzi się w naturalny sposób pytanie, co to ma oznaczać? No bo w końcu, któż słowa te wypowiedział? Wypowiedział je apostoł Paweł. Zupełnie śmiało możemy powiedzieć przykład, wzór ewangelisty, misjonarza, człowieka zakochanego w Chrystusie, człowieka, który o Chrystusie mówił od rana do nocy, człowieka, który wszystko dla Chrystusa zmienił, wszystko pozostawił, co było dotąd wielką dla niego wartością. Dlaczego Paweł mówi o zyskaniu Chrystusa znowu? Jak rozumieć tego rodzaju pragnienie? Wydaje mi się, że zrozumienie tego jest całkowicie proste. Pozyskanie Chrystusa nie jest rzeczą jednorazową w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Jest czymś, co pojawia się wielokrotnie. Czymś, o co dbać powinniśmy każdego dnia. Czymś, co powinno nas pociągać, aby odnowić tego rodzaju doświadczenie znowu i znowu. Abym Chrystusa zyskał, czy jak Paweł dodał, i znalazł się w Nim. Ta spójnia z Chrystusem, ta łączność, ta nierozerwalna łączność. Właśnie o tym, drogie siostry, bracia, przyjaciele, właśnie o tym mówić będziemy w grudniu. Przypomnę troszeczkę szczegółów dotyczących kongresu. Rozpoczynamy kongres 26 grudnia w czwartek o godzinie 18. Do tej pory wierzę, że wszyscy pojawicie się na miejscu. Będzie to w Melbourne przy Springvale Road.
wynajętej dużej sali, znanej wam już z poprzedniego kongresu, sali Lighthouse Christian College. Spotykamy się tam tylko po to, aby zastanawiać się nad tą wielką sprawą, ale aby być razem, bo kiedy jesteśmy razem, kiedy nie rozdzielamy się, nie siedzimy w swoich domach, tylko razem poszukujemy czegoś, jest to fantastyczne doświadczenie. Już w czwartek śpiewać będziemy wspólnie, modlić się wspólnie, cieszyć się sobą wspólnie, ale nade wszystko zastanawiać się, jak zyskać Chrystusa. Potem w piątek spotkamy się w godzinach popołudniowych. Najpierw na wspólnej sesji, kiedy wszyscy razem będziemy badali Słowo Boże, później rozdzielimy się na grupy, aby w różnych warsztatach zastanawiać się nad różnymi zagadnieniami, a w końcu później wrócimy z powrotem, aby słuchać Herba Kerstena, który jest naszym głównym prelegentem, głównym gościem. Ten znany ewangelista na terenie całej Australii, znany także z internetu, gdzie bardzo często słuchać można wielu jego wystąpień, jest człowiekiem, który z radością przyjął zaproszenie i który gotów jest, aby służyć w najlepszy sposób i aby mówić o tym, po co owo znalezienie Chrystusa, jak praktycznie można tego dokonać i co to nam faktycznie wszystko da. O tym będzie mowa w piątek i z taką radością, że mamy go, że doświadczyliśmy, na pewno rozpoczniemy czas świętego sabatu. Rozpoczniemy go także w szczególny sposób, wieczorem uwielbienia. Wtedy nie będzie występów, ale wszyscy razem śpiewać będziemy ku chwale Bożej i dzielić się doświadczeniami. Doświadczeniami, które są naszym ostatnim przeżyciem związanym z obecnością Chrystusa w naszym życiu. A później sabat. Pewnie najpiękniejsze przeżycie. Sabat, który zgromadzi nas w szczególny sposób, połączy nas w szczególny sposób. I jak wierzę, wtedy już absolutnie świadomi, że mamy Go, że mamy z Nim łączność, że jest nam bliski, że jest tuż blisko naszego serca, będziemy Go wielbić i sławić. Aż wieczorem w koncercie galowym wysłuchamy pięknego muzykalu przygotowanego przez młodzież, muzykalu zatytułowanego Zapytaj tych, którzy Go znają. Pewnie będziemy mieli na myśli siebie, bo jeśli nas zapyta ktoś o Chrystusa, o czym pomyślimy? W jaki sposób? Prawdopodobnie kiedyś dzieliłem się już z wami tym, jak to swego czasu wiele lat temu w Albanii, gdzie prowadziłem wykłady ewangelizacyjne, podszedł do mnie po jednym z wykładów pewien człowiek. Spóźnił się na wykład, ale wysłuchał go w znacznej części. Podszedł po wykładzie i zapytał, proszę pana, kim jest ten Chrystus, o którym tak wiele pan dzisiaj opowiadał? To przyrównać mógłbym do wylania kubła zimnej wody na moją głowę. Nagle uświadomiłem sobie, że wciąż żyjemy na świecie, w którym żyją ludzie nie mający pojęcia, kim on jest, a powinni. I to tak niezwykle ważne. Zatem przed nami te trzy fantastyczne dni, które zgromadzą nas w wynajętej sali i czwarty dzień w przyrodzie, gdzie na wspólnym pikniku także będziemy o tym samym rozmawiali, jak wierzę, i także będziemy cieszyli się, że go mamy, znamy i jest dla nas tak ważny. Aż spróbuję sobie wyobrazić, jak wspaniały będzie rok 2014. Ludzie, którzy tuż przed jego nadejściem rozpoczynają, myśląc o tym, co to znaczy znaleźć Chrystusa, znajdują Go i mają pewność. Ludzie, którzy poddadzą się Duchowi Świętemu, jakżeż wiele przeżyją. Jakżeż pewnie i z radością wejdą w nowy czas, w nową cezurę czasu, która oddzieli rok 2013 od roku 2014. Na koniec, czy możecie coś uczynić w związku z nadchodzącym kongresem? Ależ tak. Na pewno możecie powiadomić nas o swoim przyjeździe, zamawiając posiłki. Na takie zamówienia wciąż czekamy, bo przecież formularze dotarły do was już wszystkich. Na pewno tak, zgłaszając wasz udział, jeśli chcecie w jakiś sposób mieć udział przez śpiew, przez utwór muzyczny, a może nawet podzielenie się jakimś szczególnym swoim doświadczeniem.
Na pewno tak, planując swój przyjazd i swoją obecność. Na to czekamy, bo chcemy się z wami spotkać, chcemy się z wami razem cieszyć. Zapraszam, całym sercem zapraszam. Przyjedźcie i pamiętajcie, przyjeżdżacie po to, aby ponownie odnaleźć, odzyskać Chrystusa. Ważne. A zatem niech będzie to tematem naszych myśli, tęsknot i oczekiwań. Zapraszam.